Poranek Radia TOK FM. Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 24,5 minuty po 7. W tej chwili jest ze mną już Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry. Dzień dobry. Na jakim etapie jest dziś nowelizacja prawa antymonopolowego, która między innymi dawała szansę na to, że będzie ono może bardziej skuteczne, umożliwiając karanie nie tylko firm, które sobie często kary kalkulują po prostu, że im się opłaca zapłacić, ale też ich szefów, którzy no, może z oszczędności bardziej dbaliby o przestrzeganie prawa. Panie redaktorze, po konsultacjach społecznych i międzyresortowych przed Komitetem Rady Ministrów wprowadzamy ostatnie poprawki. Ale udało się zablokować to pani dążenie do odpowiedzialności menadżerów za politykę firmy, czy nie? Jeszcze nie, no, ale taka decyzja oczywiście będzie ostatecznie podejmowana przez Radę Ministrów, a później Parlament. Urząd zmodyfikował po konsultacjach społecznych, które były bardzo szeroko przez urząd prowadzone, bezprecedensowo, ośmielę się powiedzieć, objęły bowiem ponad 150 organizacji biznesowych, działających zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach lokalnych. Ale konsumenckich też, czy tylko konsumenckie oczywiście też, natomiast mówię o biznesowych, dlatego że te przepisy bezpośrednio będą dotyczyły przede wszystkim działalności gospodarczej, natomiast będą miały nas. To skutki jak najbardziej również będą dotyczyły człowieka. Konsumentów, natomiast konsumenckie organizacje raczej popierają te rozwiązania, które urząd proponuje, dlatego że system zachęt i kar związany z zwiększeniem skuteczności leczenia karteli jest tym, co jest dla konsumentów korzystne. Przecież zmowy cenowe, podział rynku to są praktyki, które godzą przede wszystkim w konsumentów. Wykorzystywanie pozycji monopolistycznej, dominującej. Oczywiście, jak najbardziej. To są te praktyki, które przede wszystkim w ostatecznym rozrachunku i tak godzą w konsumentów, dlatego instrumenty specjalistyczne, które chcemy wdrożyć, zerowane na lepszych standardach. Tak, można byłoby tymi bardzo wysokimi karami karać menedżerów do 500 tysięcy, tylko teraz zapomniałem czego, złotych euro. Czy euro. Euro. To jest dużo, oni tyle zarabiają. Będzie ich stać na Są tacy, którzy zarabiają dużo więcej. Panie redaktorze, system kar to jest tylko jeden wyjęty fragment z tego całego pakietu propozycji, które proponujemy, który ma przede wszystkim cel antykartelowy. I tam oprócz tych kar, o których zaraz powiem, mamy na przykład modyfikację programu liniencji. To jest, mówiąc tak najprościej, świadek korony w postępowaniu antymonopolowym. Kartele mają charakter sekretny, tajny, więc ciężko dotrzeć do jądra kartelu, bo przedsiębiorcy nie mają interesu, żeby to ale wyjawić. Ale jak jeden sypnie... Jak jeden sypnie, to potem się już sypie. W związku z tym chcemy ten... Ale tak jest chyba. Tak jest. Ten system funkcjonuje od 2004 roku w Polsce i dzięki również kampaniom, które urząd prowadzi w ostatnich latach, jest coraz bardziej skuteczny. Chcemy go uzupełnić o tak zwany mechanizm Leniency Plus, który funkcjonuje z dużym powodzeniem między innymi w Stanach Zjednoczonych i niektórych państwach Unii Europejskiej. To jest taki mechanizm kuli śniegowej, bo jeżeli ktoś przychodzi do urzędu właśnie jako ten kartelista, jako pierwszy w kolejce, ma szansę na uzyskanie całkowitego zwolnienia z kary. Ale jeżeli już drugi w kolejce, to tylko redukcja kary do 50%. Natomiast w praktyce często jest tak, że ci karteliści są związani między sobą siecią porozumień. I w momencie, kiedy zaczyna się liniency, dochodzi do, między nimi do animozji, do sprzecznych interesów, bo jest wyścig swego rodzaju, żeby uniknąć wysokiej kary. I chodzi o to, żeby ten drugi, który miał 50% kary, jeżeli skontaktuje się z urzędem i poinformuje nas o innym porozumieniu niż to, którym wiemy, będzie miał szansę na pierwsze miejsce w kolejce w drugiej sprawie, oraz dodatkową redukcję plus 30% w tej sprawie pierwszej. Czyli de facto to skutek będzie taki, że będzie miał szansę na redukcję nawet 80% kary w pierwszej sprawie. Czyli sypcie, sypcie. Tak, tak. To jest system takiej troszeczkę kuli śniegowej. Czy to jest elegancko? Zachęcać do skarżenia? Czy to jest elegancko? To jest oczywiście inne pytanie, natomiast jest to mechanizm skuteczny. A uznajemy, że jednak głównym celem prawa antymonopolowego jest zwalczanie zmów, a nie karanie przedsiębiorców. I dlatego wszystkie te instrumenty, które proponujemy, leniency, kary dla menadżerów, połączone również z leniency dla osób fizycznych, bo oni również będą mogli w momencie, kiedy, prawda, jak pan powiedział, panie redaktorze, czyli sypną, jak ktoś chce się pozbyć uniknąć szefa, tej odpowiedzialności. To najpierw uchwalamy na zarządzie takie działanie, a potem szybko idziemy do pani z donosem. Szefa już nie ma. Tylko proszę pamiętać o tym, że szef ma zawsze możliwość działać zgodnie z prawem. A kary, które proponujemy, będą dotykały nie pracowników bezpośrednich, tylko menedżerów odpowiedzialnych za decyzje strategiczne podejmowane w firmie. Dlatego pracownik nie ma interesu, żeby zgłaszać do nas wniosek leniency, dlatego że nie grozi mu kara. Chyba że zgłosi anonim, a takich mamy już i dzisiaj dużo. Także w tym zakresie ta ustawa niczego nie zmieni. No dobrze, a gdyby to nowe prawo, czy też te nowe instrumenty już funkcjonowały, to jaką karę dostałby pan Piruk za wykorzystywanie pozycji dominującej na rynku i gwałtowne podniesienie cen naloty po upadku LT?
No oczywiście musielibyśmy przeanalizować dokładnie to postępowanie, natomiast mówiąc o dominacji, prawdopodobnie nie dostałby żadnej kary, muszę pana zmartwić, dlatego że ten projekt przewiduje kary dla osób fizycznych tylko w przypadku karteli, czyli zmów cenowych. Mhm. Natomiast w przypadku dominacji utrzymujemy tylko i wyłącznie system kar dla firm. Także, to lot jaką karę mógłby dostać, jeżeli widzimy rzecz taką? 10% przychodu, to jest maksymalny pułap i w zależności przychodu. Od... Przychodu. W roku poprzednim, czyli za rok 2011. Więcej w większości przedsiębiorstw teraz. Mm-hmm. Tak, tak. Czyli lot pogłębiłby straty, mówiąc krótko. No a, ja, a jak, co myśli prezes Urzędu Antymonopolowego, jak widzi taką sytuację, że przedsiębiorstwo, które ma ewidentnie dominującą pozycję na rynku przewozów lotniczych w Polsce, jeszcze niedawno oferowało loty po Polsce za 49 zł, czyli dumpowało w sposób czytelny, oczywisty, żeby zniszczyć konkurenta wchodzącego na rynek, a dziś ma, widzę, oferty najtańsze lotów na tych trasach, powyżej 200 zł, no czyli powiedzmy no, 4-5-krotny skok, skok cenowy. Co pani myśli i co pani zamierza? Przede wszystkim bardzo martwi nas zawsze to, jeżeli z rynku znika jakikolwiek konkurent, bo widać było, że ta presja konkurencyjna, która na rynku powstała, była rzeczą dobrą. Przede wszystkim z punktu widzenia nabywców biletów, ale ogólnie także z punktu widzenia rynku, dlatego że ona w dużej mierze mobilizowała także tego zasiedziałego operatora. Będziemy musieli to oczywiście sprawdzić, natomiast zarzut postawienia, znaczy postawienie zarzutu dominacji będzie możliwe tylko w takiej sytuacji, jeżeli będziemy w stanie wykazać, że mamy do czynienia właśnie z cenami tutaj takimi, które są cenami nadmiernie wygórowanymi. Dlatego będzie trzeba po prostu dokonać pewnego rodzaju analizy ekonomicznej. A nadmiernie zaniżonymi? Nie? Nadmiernie zaniżone ceny również mogą być praktyką monopolistyczną. Natomiast to tego typu skargi... 49 zł tak. Natomiast to tego było, typu trudno powiedzieć, bo no, tego się nie zgaduje. To są kwestie długomiesięcznych, niejednokrotnie analiz, które są prowadzone przez naszych ekonomistów. Podejmiecie takie analizy w sprawie lotu, bo to rzeczywiście z punktu widzenia mnie jako użytkownika tych przewozów pasażerskich lotniczych w Polsce, to jest bardzo duży problem. Na pewno to jest rynek, którym będziemy się teraz przyglądać, dlatego że no, dokonują się na nim te zmiany i jeżeli będą jakiekolwiek sygnały o nieprawidłowościach, a jak rozumiem składam pan taką sygnał. Zgłasza, wysyłam będziemy pani to sygnał. Analizować. Będziemy to analizować, to mogę obiecać. Natomiast muszę powiedzieć, że wcześniej takich skarg w urzędzie nie było. Naprawdę nawet ze nie strony... było wcześniej, jak OLT walczyło z lotem, nikt się nie poskarżył, że takich... oni mają podejrzanie niskie ceny? Nie było takich skarg w urzędzie. Nie wpłynęły one do nas. Bardzo ciekawe. A wy sami monitorujecie takie rynki? Bo oczywiście to przecież jest tak, że można rozbić taki rynek z nazbyt niskimi cenami, można zrujnować wszystkie konkurujące przedsiębiorstwa, prawda? Oczywiście monitorujemy takie rynki, no ale panie redaktorze, faktem też jest to, że kompetencje urzędu są horyzontalne i bardzo dużo do nas sygnałów wpływa, także musimy dokonywać pewnego rodzaju priorytetyzacji, wybierania tych spraw, gdzie no, skutki mogą być najdalej idące z punktu widzenia konsumentów. Rynek lotniczy jest w tym momencie, podobnie jak rynek turystyczny, ważnym rynkiem, także z całą pewnością będziemy się, z punktu widzenia konsumentów, także z całą pewnością będziemy mu się teraz w najbliższym czasie również przyglądać, podobnie powinien jak wszystkim innym rynkom. Powinien się pan kieruch zastanowić nad tym, co robi? Zawsze, zawsze zachęcam menedżerów do tego, żeby we wszystkich decyzjach biznesowych, które są podejmowane, zwłaszcza ci, którzy mają pozycję dominującą, brali pod uwagę ograniczenia, które wynikają dla nich z prawa antymonopolowego, bo jeżeli tego nie robią, to często dla nich się to źle kończy, o czym przekonali się chociażby w ostatnich miesiącach prezesi takich spółek jak PGNiG czy PKP Cargo, będący również dominantami na swoich rynkach. Pani prezes, od lat mam problem z dzwonieniem komórką w Polsce. Tak? A jaki? Wykręcam numer, na przykład tam jakiś XXX i za cholerę nie wiem, ile zapłacę. Bo jak dzwonię do większości operatorów, to wiem ile, ale nie wiem, czy to nie jest numer z Playa przypadkiem. Wtedy płacę bez porównania więcej. Wiem, o czym pan mówi. I od lat jest to akceptowane, chociaż jest to ewidentnie, mówiąc tak najdelikatniej, nieuczciwe wobec klienta, który nie ma możliwości dowiedzieć się, ile zapłaci, zanim zadzwoni. Muszę powiedzieć, że znam tę sprawę i jest ona rzeczywiście swego rodzaju problemem również dla nas. W urzędzie w tej sprawie toczy się postępowanie. A dlaczego jest problemem? Dlatego, że no, taka sytuacja
jest efektem decyzji regulacyjnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, która w jakiejś mierze swój interes w tym, żeby zwiększyć liczbę operatorów. Dokładnie. Ale dlaczego UOKiK przez tyle lat na to pozwala? Bo wy macie inne preferencje, wam chodzi o co innego, nie o rynek elektroniczny, tylko o konsumentów. To prawda, natomiast również faktem jest to, że jesteśmy w kontakcie z Urzędem Komunikacji Elektronicznej i prowadzimy takie postępowanie wyjaśniające. Między urzędami nie ma zmowy, ale powinna być współpraca, dlatego że jeżeli takiej nie ma, to wtedy decyzje wydawane przez jeden, tak jak pan tutaj zwraca uwagę, mogą wpływać w negatywny sposób na zakres działalności drugiego, dlatego ta współpraca między regulatorami jest kluczowa, biorąc pod uwagę, że zarówno UOKiK, jak i UKE mają kompetencje dotyczące tego rynku. Ale kiedy takie Polska postępowanie stanie się więcej cywilizowanym krajem na tyle, żebyśmy byli w stanie wiedzieć, ile płacimy za rozmowę, którą wykonujemy? No ja już nie mówię o tym, żeby wyrównać te stawki, ale żeby na przykład jak dzwonię do Playa, to żeby była informacja, uwaga, dzwonisz do Playa, tu jest 5 razy drożej. No tylko tyle, żeby konsument wiedział. To są rzeczy, które z całą pewnością, żeby... No trudno mi powiedzieć, bo powiem szczerze, że domena nowelizacji prawa telekomunikacyjnego nie jest po stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Natomiast wiem, ale że takie zmiany prawa... Ale pani nie może zażądać na przykład od operatorów, żeby ujawniali cenę? Bo to jest coś niesamowitego. To jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie człowiek wykonuje jakąś czynność, kupuje usługę i nie może się dowiedzieć za ile. To znaczy, chyba też nie jest do końca tak, dlatego że informacje o stawkach są jawne. Problem no tak, natomiast jest to, wie, że pani nie dzwoni wie do końca, do Playa, jaki czy pani jest. Nie dzwoni do Playa. To jest coś niesamowitego. To jest jakby pani weszła do sklepu, prawda, i daje pani kartę kredytową, nie wie, ile pani nabiją. No tak jak powiedziałam w tej sprawie, no trudno mi powiedzieć, jaka będzie konkluzja, natomiast w tej sprawie rzeczywiście od pewnego czasu toczy się w urzędzie postępowanie. Jeżeli konkluzję będziemy mieli, niewątpliwie będziemy o tym opinię publiczną informować, bo widzimy też ten problem, który jest zgłaszany nie tylko przez konsumentów, ale także przez samych operatorów. I to postępowanie z wniosków wszystkich pozostałych operatorów poza Playem w urzędzie się toczy. Kiedy to się wreszcie wyjaśni? Ja myślę, że to jest kwestia najbliższych tygodni. Czyli co, do końca roku mamy szansę na to, żeby na konkluzję, człowiek wiedział, ile płaci, jak z całą płaci? Pewnością tak, z całą pewnością tak. Dobrze, a chciałem jeszcze zapytać panią o jedną rzecz, która mi się wydaje ważna i ciekawa. Mianowicie, jak są cały system przetargów w Polsce? I wiemy o tym, że jest bezlik przetargów, na których podawane są nierzetelne ceny i tak dalej. Czy z punktu widzenia ochrony konkurencji to jest problem, czy to jest tylko problem dla Urzędu Zamówień Publicznych? Z punktu widzenia ochrony konkurencji kwestia przetargów jest dla nas problemem w momencie, kiedy dochodzi do zmów przetargowych. I w tym zakresie rzeczywiście widzimy nasze zadanie w ostatnich czasach. Podjęliśmy dosyć intensywną współpracę z Urzędem Zamówień Publicznych po to, żeby zwiększyć tutaj efektywność naszego działania i planujemy w tym zakresie wspólną kampanię, dlatego że oczywiście prawidłowość przetargów jest bardzo ważna ogólnie z punktu widzenia funkcjonowania rynku i konkurencji na tym rynku. W końcu przetarg jest tą formułą, która pozwala wyłonić przynajmniej teoretycznie najbardziej konkurencyjną i najbardziej racjonalną ofertę. Natomiast wiemy, że w praktyce dochodzi na tym rynku do wielu nieprawidłowości. Jednym z nich są zmowy cenowe. I w momencie, kiedy taka zmowa ma miejsce, to jest pole działania dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z drugiej jednak strony muszę powiedzieć, że w ostatnich czasach nie mamy zbyt dużej skuteczności w wykrywaniu tych zmów cenowych. Tutaj pewnym problemem jest to, że z punktu widzenia jakby skuteczności wykonywania naszych zadań, że zmowa cenowa oprócz tego, że jest naruszeniem prawa zamówień publicznych, naruszeniem ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest także przestępstwem. Co w praktyce oznacza, że osoba, która takie zmowy się dopuszcza, może pójść do więzienia. Dlatego w tym obszarze nasz program leniency, czyli ten właśnie, o którym mówiliśmy, świadek koronny, nie funkcjonuje, ponieważ cóż za interes ma firma, żeby donieść do urzędu, jeżeli w tym samym momencie naraża menedżera na odpowiedzialność karną. W związku z tym w propozycjach, o których mówiliśmy na początku, urząd sugerował wprowadzenie pewnego rodzaju zmian i mam nadzieję, że to będzie również efektem jakiejś dyskusji na komitecie czy na Radzie Ministrów, która będzie zwracała uwagę na ten problem, że jeżeli rzeczywiście chcemy bardziej efektywnie to znaczy, zmowy cenowe wykrywać... To znaczy, żeby to mógł być świadek koronny w pełnym tego słowa tak, znaczenia. Tak, tak. Także w tym obszarze właśnie przedstawiamy propozycję niejako wspólną, która jest autorską propozycją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale także przedyskutowaną i zyskaliśmy poparcie właśnie prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który również widzi ten problem.
że świadek koronny w tym obszarze po prostu nie funkcjonuje i funkcjonował nie będzie w momencie, w którym właśnie mamy penalizację prawnokarną. I to jest rzeczywiście problem duży. Bardzo dziękuję. Małgorzata Klasa-Dębska-Tamkiel, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, była moim gościem. Dziękuję pani prezes za debiut. U pana redaktora, bo nie w radio.